rozdział 11, gdzie można znaleźć siłę. Przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które ja wam dzisiaj daję, abyście się wzmocnili, poszli i posiedli ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć w posiadanie i abyście długo żyli na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać waszym ojcom i ich potomkom, ziemię opływającą w mleko i w miód. Wersety od 8 do 9 rozdziału 11, 5 Księgi Mojżeszowej. Zauważmy miłe powiązanie, jakie istnieje między tymi dwoma wyrażeniami. Przestrzegajcie więc wszystkich przykazań oraz abyście się wzmocnili. Bezwarunkowe posłuszeństwo wobec Słowa Bożego udziela niebywałej mocy. Wszyscy znamy przyrodzoną skłonność naszych serc, by pośród przykazań Pańskich wybierać te, które wydają nam się najprzyjemniejsze i słuszne. Nic to innego jak samowola. Kto dał nam prawo, byśmy decydowali o tym, które przepisy będziemy przestrzegać, a których nie musimy traktować tak poważnie? Czyniąc tak, udajemy się na niebezpieczny grunt samowoli i rebelii wobec Boga. Czy sługa może rozstrzygać, które z otrzymanych od swego Pana rozporządzeń wykona, a które nie? Każde przykazanie opatrzone jest pieczęcią autorytetu Pana i dlatego jest dla nas zobowiązujące. Im punktualniejszy jest sługa w wypełnianiu powierzonych mu zleceń, im bardziej niepodzielna jest jego uwaga, którą poświęca wypowiedziom swego Pana, tym więcej zaufania i uznania zdobędzie z jego strony i utwierdzi swoją pozycję. Każdy Pan miłuje i ceni posłusznego, oddanego sługę. Czy nie powinniśmy nieustannie dążyć do tego, by radować serce naszego godnego Pana przez ochotne posłuszeństwo względem wszystkich Jego słów? On umiłował nas przecież i samego siebie wydał za nas. Czyż nie jest to cudowne, że takie nieznaczące istoty jak my mogą pokrzepić Jezusowe serce? On raduje się, gdy wypełniamy Jego słowo i myśl. O tym powinna motywować nas do pilnego zgłębiania Pisma, byśmy coraz to lepiej poznawali, rozumieli i wykonywali Jego przykazania. Przytoczone wyżej słowa Mojżesza przywodzą nam na pamięć modlitwę apostoła Pawła, jaką zanosił za świętych i wierzących braci w Kolosach. Oba fragmenty Pisma pokazują nam piękno ochoczego posłuszeństwa. Posłuszeństwo takie cenne jest dla Ojca, Chrystusa i dla Ducha Świętego. Świadomość ta powinna wystarczyć, by wzbudzić lub też spotęgować w nas życzenie, abyśmy zostali wypełnieni poznaniem Jego woli, abyśmy byli w stanie postępować zgodnie Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, byśmy wydawali owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastali w poznawaniu Boga. Kolosan, 1 rozdział, 9 do 10 wersetu. Powinno nas zachęcać to do pilniejszego zgłębiania Słowa Bożego, abyśmy w ten sposób
Coraz to lepiej rozumieli myśli i wolę Pana i wzmocnieni Jego łaską czynili to, co miłe przed Jego obliczem.